Ja to zawsze mówię, słuchajcie, że nie wiem, nie rozumiem, co w tym jest. Dlaczego? Co może zrobić jeden człowiek? No co może? W sumie niby nic. Ale zobaczcie Hitlera. Jeden człowiek. Co zrobił? Zobaczcie Stalina. Jeden człowiek. Co zrobił? Kim Jong-un. Kolejny gość. Jeden człowiek. Zobaczcie, co robi. Pol Pot. Afryka. Zobaczcie, ten gość ma najwięcej chyba łbów na koncie, jakich może mieć. Do tej pory, bo jeszcze nasz kolega może przewyższyć. Na razie tego nie dochodzi, a nie wiadomo, co się stanie. Ale też powiem dalej, jeden człowiek. Kaczyński. Zobaczcie, no wszyscy chodzą jak zegarki do tego marnego człowieczka. Cześć, siemanko, z tej strony Krzychu. Mamy dzisiaj 23 października roku pańskiego 2020. Dzisiaj ze mną Michał. Michał, przywitaj się. Siema, dzień dobry. Z firmy Romax, jak widzicie, fendzisko wielkie. Postanowiłem ze względu na to, że to słabokiście, pogoda jest taka, jaka jest, poletka, jak wiecie sami. Na razie są wszystko odwołane, wstrzymane. Zresztą wczoraj wjechaliśmy. Wilgotność ziarna od 35 do 43, nawet może i więcej. Więc zbieramy sobie siano, kiszonkę Fendtem i przyczepą, kronę. Chociaż krótką relację wam zrobię, jak tam wysypujemy na pryzmie. Postanowiłem tym razem zrobić na pryzmie. Wyglądało to pole lepiej jak rosło, tak Michałowi mówię dziś, jak wygląda na wałkach. Chociaż tutaj Michał twierdzi, że nie ma tragedii jak na trzeci pokos, bo wczoraj z 25 hektarów były 3 przyczepy. Jeżdżenia dużo, a masy mało. Pozdrawiamy masę, bo to traktorzysko, w którym jeździł, jakby nie było. Dobra, i zobaczcie, ładnie, czyściutko, szybko. Jestem sam ciekaw, ile tutaj będzie tych przyczep, jak Michał oceniasz? Dwie? No, dwie przyczepy powinny być z tego. No. Gdzieś to się rozrzuci, tu chciałem, przyjechaliśmy najpierw na to pole, słuchajcie. Żeby zobaczyć, gdzie to pole jest, żeby później beze mnie mógł przyjechać, będziemy sobie ubijać. Ja tak naprawdę pierwszy raz robię w pryzmę, być może się przekonam i będziemy robić już tylko w pryzmę. Nie wiadomo, na pewno paszołus będzie miał mniej zajęcia, bo wszystko już jest pocięte, nie wszystko trzeba latać. Ale jak sami wiecie, zrobienie sianokiszonki w bele już o tej porze, praktycznie jaką ją wrzucisz, taką wiosną otwierasz, taka zielona jest, kiśnięta, temperatur brak, to coś, nie wiem. Też zobaczę, tutaj nie lgnie, akurat mamy szczęście. Może tam dookoła są szerokie, wielkie. Na pewno też, jak sam Darek powiedział, nikt, jak gdzieś byłoby mokrzy, nie bralibyśmy pełnej przyczepy, bo to jednak swoje waży. Taka czysta zielonka. I cyk go jak ten gościu koło sierpca. Po wierzchu. Wiadomo, jest drobne, tak gdzie nie, gdzieś tam troszeczkę na przyczepa zostawi, na to już wpływu nie mamy. Tak samo i prasa by zostawiła drobnice. 500 terminali, kto Fendta ma, to na pewno wie, ja to nie wiem, o co chodzi. Tam mam przyczepy. Jestem ciekawy, ile taki nowy 933 teraz kosztuje. Z 1,5 miliona? Nie mam pojęcia, na pewno dużo. A on jest na Deutschu czy na Manie? Na Deutschu. Chujowo. Darek se narzekał, że tam nieraz turbo, to i głowica pójdzie przy tych silnikach, że te manowskie są dużo lepsze, że nowe teraz wróciły też do mana silników, nie? A on ci pokazuje, Michał, jakoś wypełnienie tej przyczepy, ile masz masy na sobie, czy tam coś tam. To dopiero kołko masa, kurwa. To dopiero na końcu, jak masa dojdzie do dolnego wałka, jest na nim ten czujnik, wałek się delikatnie odsuwa i pokazuje, że wtedy przyczepa jest pełna. Albo jak lgniesz, to też widzisz, nie? No tam na dole, ale nie ulgniesz tam, bo nic się nie zarywało. Mam świeżą mąkę, świeże siano w tym roku, znaczy siano do szynoko, ale jest świeżutka, to tam będzie trzeba uważać pierwsze, bo je... Wydawało się, że pryzma będzie wcale nie taka duża, a zobaczcie. Muszę pokazywać, Michał wie najlepiej, co robi. piachu na pewno gdzieś tam, bo zobaczcie, jak widzicie, w świeżo sianych łąkach niestety jest. Ale Michał, tak jak wczoraj sprzątał 25 hektarów 3 przyczepy, a my zobaczcie, już są 3, a jeszcze pewnie będzie jedna albo dwie. 14. Tak, ładnie wcofuje, zobacz. Która, to jest dopiero trzeci pokos, bo nie rosła, bo to była zeszłoroczna trawa, się zaniedbałem. A druga jest właśnie z tym, z rżyzkiem, nie? Jak widzicie, zobaczcie, tu mamy rżysko. Zobaczcie. Z świeżej trawy zasianej, tak? Która przy dzisiejszym dniu spokojnie zdąży odbić i gdzieś tam sobie porosną, gdzieś na spokojnie. Damy radę, słuchajcie. Zobaczcie, jak się zwija na miejscu. Pierdzielony. Także jeszcze fajna pryzma nam wyjdzie z tego pokosu, słuchajcie. Michał napierdziela. Z boku my robimy pryzmę. Co suksza, to nam się tak zawija na pryzmie, jeszcze nie widziałem, dlatego pewnie pryzmę w komentarzach mi napiszcie, kto to robił, że pewnie bardziej zielona. Lepiej się rozkłada, lepiej się ubija. Bo tak chyba trochę suksza, no to naprawdę, zobaczcie, musimy się z tym trochę nawarować. Musimy równać za widłami, bo tur to zawija jakoś, nie wiem, pierwszy raz to robię. Tam, gdzie była zielona wrzucona z pierwszej jakby maszyny, wyglądała bardzo całkiem fajnie. Teraz jeszcze jak pójdzie tutaj zbierze, pójdzie znów po zieloną, ale uważam, że wynik jest całkiem niezły. Tu już mamy 3 przyczepy, zaraz będzie 4, a jeszcze przyjedzie, mi się wydaje, podok tego wszystkiego zbiornika 5, także podok tego celu 25 hektarów. Michał miał rację, że tutaj naprawdę nieźle to wygląda. Słuchajcie, no zobaczcie, no takie są wałki, no to 4 pokos, co tu szukać. Pewnie nie jeden dałby sobie loda zrobić, a drugi pokos, kurde, suchy rok, ale to słuchajcie, to taki żart. Maszyna kolosalna, fajna, bo to robi, ale to już to fajnie podwiędło. I w pryzmie jednak bardziej zielona, w welkę może być suchsza, nie ma problemu. Już teraz wiem dlaczego. Człowiek się uczy całe życie pomimo swojego wieku. Zobaczcie, jednak ciężar maszyny robi swoje. Łąka długiego odciska jednak swoje znamie na moim polu. Nie wiem, może mało, bo informacji dotyczących, słuchajcie, dotyczących poletek, mam telefony, czy poletka się odbędą, nie wiem, nie próbowałem informować, że się odbędą, więc sami chyba wiecie, że skoro są strefy do 5 osób, no to chyba normalne, że nic nie możemy zrobić. O kurwa, no rozumiem piwo, no ale Pepsi. Także słuchajcie, no rok specyficzny, sami wiecie, co ja na to mogę poradzić. Każdy z was musi robić swoje. Oczywiście z tego miejsca życzę wam każdemu jak najlepiej, dużo zdrówka, nie dawać się koronawirusowi i działać, robić swoje. Tylko tyle nam pozostało. Chociaż ja wiem, czy tyle. Te mędy będą nas tutaj ścigały. Próbowały wciskać swoją 5. Ja to zawsze mówię, słuchajcie, że nie wiem, nie rozumiem, co w tym jest. Dlaczego? Co może zrobić jeden człowiek? No co może? W sumie niby nic. Ale zobaczcie Hitlera. Jeden człowiek. Co zrobił? Zobaczcie Stalina. Jeden człowiek. Co zrobił? Kim Jong-un. Kolejny gość. Jeden człowiek, zobaczcie, co robi. Pol Pot, Afryka. Zobaczcie, ten gość ma najwięcej chyba łbów na koncie, jakich może mieć. Do tej pory, bo jeszcze nasz kolega może przewyższyć, na razie tego nie dochodzi, a nie wiadomo, co się stanie. Ale też powiem dalej, jeden człowiek. Kaczyński. Zobaczcie, no wszyscy chodzą jak zegarki do tego marego człowieczka. Napoleon też był mały. Zobaczcie, jak wszyscy wchodzili jak zegarki. Co to dalej będzie z tego wszystkiego? Ciężko mi określić. No ale Unia dzięki Bogu na ten moment ma takie działanie, że sami wiecie, że ja i wy pracujemy na pewnych ludzi. Nikomu nie chcę tutaj ubliżyć. Ale wiecie, na jakich. Z naszej pracy idą pieniążki na tych ludzi. I co tam dużo mówić. Tamtej pogoda nie obchodzi. Tamtym się należy. Słuchajcie. No ale co. Widocznie świat się tak dawniej zaczął. Wygląda do tej pory, słuchajcie, tak nadal. I może będzie wyglądał. Nie wiem, co się ma zmienić. Może po 2000 lat ludzie zrozumieją, że należy zrobić jakiś sposób, żeby jedna jednostka nie mogła rządzić milionami. A tak, odkąd pamiętam, na razie szybko się zanosi. Słuchajcie, bo tak na razie cały czas jest. No bo król każdy rządził milionami. Czy to nasz Batory jakiś tam, czy to nasz, nie wiem, Robry. Może wtedy milionami to ludzi nie było, no ale też rządził masą ludzi. Czy Jagiełło dobrze rządził chłopy, bo pokonał krzyżaków. Wydaje mi się, że nie wiem, gdzie problem macie w tym wszystkim. Kto by to nie był, jedna osoba rozdala system i mówi milionom, że mają iść do ataku i ginąć za niego. Może nie za niego, za jakąś ideę. Jedna osoba robi to. Już się zagalopowałem chyba. Że wszyscy jesteśmy posłuszni jak baranki. A co? Chyba za mała moja głowa, żeby to zlikwidować. Miejmy nadzieję, że ta kurdza w końcu wyschnie, dziki je całkiem nie zjedzą. Da się uzyskać jakiś prąd z tegokolwiek i się spotkamy na tym live'ie. Bo mieliśmy 24, tak jak wam wspominałem. No i niestety nie wyszło, no co. Z kilku przyczyn samych, które dobrze znacie. Patrzcie, Michał u sieci. Będę chciał, mam na kancie Michała, jak tu dojeżdża, zająć się swoją robotą. Pokazać wam, jak to wygląda teraz w tym momencie. No bo tam mi się podoba, tylko tak jak widzę, musi być ciutkę. Bardziej ta trawa zielona. Tak jak sam te lucerna, co lucernę wozi, jest super zielona, fajnie się obija. A susza, gdzie trafiła nam, słuchajcie, z tym rżyskiem, albo gdzieś później ścięta, no na pryzmie ciężko się ją równa po prostu, nie? On niby fajnie, chyba że duża pryzma i równie rozrzuci, ale tu już mamy pół przyczepy. Myślę, że za chwilę tu będzie kolejna przyczepa, tam zbliżę jeszcze jedną, także i tak wynik na ten jesień uważam, że będzie super. Fajnie to wygląda, zobaczcie, ładnie to chodzi. Pokażę wam później relację, jak dopasowo, jak to ukiśnie, jak to zrobimy. Na pewno będzie super. Tu kto ma doświadczenie. Ja piątkę pokazuję. Słuchajcie, na pewno wielu z was jest bardziej nowoczesnych ode mnie. Już dawno to robi. Macie większe stada, macie więcej krów. Albo może macie tyle samo, ale po prostu już robicie to w inny sposób. Ja zobaczę ten trzeci pokos, ale być może i pierwszy w przyszłym roku powstanie taki sam. Fajnie to wygląda. Ale no zobaczcie, to jest sprzęt potrzebny konkretny. Fendt 933. Naprawdę jeździliśmy, to słyszeliście, że jest mruczał, jak pełno miał zielonki, takie czyste zielonki w szczepę. Mówcie mądre rzeczy o rzepaku, bo ja naprawdę się na tym nie znam, nie dyskutuję. Widzę, dla mnie ładnie wygląda, a co tam więcej to jest. Tak, witamy wszystkich na plantacji rzepaku, tu jest akurat posiane na Shield. O, może tak. U Michała i u Mariusza. Siew był... Czy u Mariusza i u Michała? Bo to ma znaczenie, bo później opierdol zostaje. U Mariusza i u Michała. Siew był 24. Jak widzimy, rzepak no, na chwilę obecną wygląda bardzo pięknie. Duża, potężna kapusta, rozrośnięty jest bardzo dobrze. Ja tutaj mam małą ściągę, też powiem, jakie były robione zabiegi. Więc więc tak, jeżeli Ochwasty to był nawigator i chromazon powschodowo, później robione było skracanie w postaci chlorku mepikwatu i metkonazolu połączonego razem z tobukonazolem. No i oczywiście do tego doszedł jeszcze bor, bo rzepak jesienią lubi bor. Jesteśmy tutaj na plantacji Shielda. Jest to nasza odmiana, która jest typowo przeznaczona na takie słabe stanowiska, mozaikowate stanowiska. Odmiana, która nadaje się na późne siewy, czyli klienci, którzy rozkładają sobie pracę robotą, mogą nawet na początku września sobie spokojnie do 10 września Shielda siać. I tak jak mówiłem, słabsze stanowiska glebowe, nie boi się tych słabych gleb. Fajną taką cechą jest to, że on bardzo dobrze rusza na wiosnę. Rusza dobrze na wiosnę i przede wszystkim jako jest to jeden z wcześniejszych rzepaków, który jako kwitnie, pierwszy kwitnie. Więc to też jest duży plus, jak oczywiście zimy ostatnio nie było, ale że dobrze wykorzystuje wodę z jesieni. Wyrwiemy teraz roślinkę, zobaczymy jak wygląda korzeń. Przekroimy ten korzeń, zobaczymy jak to wygląda odżywione. Nie no, korzeń jest ładny, widać, że... Ja zawsze mówię, że korzeń to podstawa. Dobrze, Krzysztof. Wszyscy jesteśmy zgodni z tobą. Nawet kobiety by się zgodziły. Myślę, że tak. Korzeń płonie po widaronie. To taka pseudoreklama, to jak to posadzie. Tak jak widzimy, piękny korzeń. Widać, że tej szpary takiej w cudzysłowie borowej nie ma. Widać, że ten korzeń jest dobrze przygotowany, skrócony do jesieni. Tutaj mamy stożek wzrostu. Chodzi o to, żeby właśnie zaletą tego skracania jest po to, żeby ten stożek wzrostu przytrzymać jak najniżej. Po to, żeby on nie wyszedł nam do góry, aby rzepak w zimę nam nie zwarł. Tutaj tu jest bardzo dobrze zrobione, jest dobrze dożywiony. Stożek jest niziutki, więc tu jest bardzo dobrze. Wyrwiemy jeszcze jeden, policzymy, zobaczymy ile ma liści. Tu jest ten... Mariusz, tu jest Shield na całym polu? Tak, tak. A z drugiej strony? Simona. Tutaj mamy Shielda, policzymy sobie tak naprawdę ile ma liści. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9, tu jeszcze pewnie ze dwa listki nam wypuszczą, czyli tak rzepak fajnie, kiedy wchodzi w zimę, tak mając od 10 do 12 liści, bo jak wiemy, to każdy liść to jest później rozgałęzienie boczy, na której są łuszczyny. Pójdziemy teraz na kolejne pole po przeciwnej stronie drogi, gdzie mamy posianą drugą naszą odmianę Simona. Jedziemy do Agromu, do Kowala, nowego mofilce se kupuję. O. Mają chyba, nie? O, chłopaki ze straży jadą. No serio, bo swoje gumofilce ofiarowałem, rozumiem, jednemu pracownikowi. No teraz do tej pory nie mam. Ani gumofilca, ani pracownika. O, pojawił się w ostatnimi czasy, ale tam... Czekamy, niech się wygada. Jesteśmy na stanowisku, gdzie jest bardzo dobra gleba. Simona akurat jest taką odmianą wymagającą. Jest to odmiana na takie ciężkie, mocne, dobre stanowiska glebowe. Tej odmiany nie polecamy na słabe gleby. No nie pokaże się, nie wykaże się. Ona potrzebuje dobrych stanowisk, dobrego nawożenia, dobrej gleby. No i tak jak tutaj widzimy, ładnie to wygląda. Siew był tego samego dnia. Zabiegi, które były robione, to są te same, co po przeciwnej stronie. Odmiana, która powinna być siana wcześniej. Jest to odmiana, którą powinniśmy jako pierwszą siać. Ta odmiana nie nadaje się na siewy wrześniowe. Lepiej, żeby była zasiana wcześniej niż za późno. Ona też ma tak taką zaletę, że bardzo dobrze regeneruje się po zimie. W tamtym roku miałem plantację, gdzie klient zasiał Simonę bardzo późno. Fajnie to z jesieni nie wyglądało, ale na wiosnę bardzo szybko ruszyła, zregenerowała się i ten start wiosenny ma naprawdę bardzo dobry. Wyrwiemy korzeń, zobaczymy jak wygląda tutaj korzeń, bo zabiegi i nawożenie wszystko było robione tak samo jak i po tamtym. Czy u Ciebie to, Mariusz, to najlepiej by się sprawdził jęczmień zimowy jako przedplon? Szybko byś go zebrał, pole by się szybko gotowe pod rzepaki. Fajna rzecz. Kukurydza, to co zrobić w tym roku? Wydzierżawić, dokupić. Jeszcze widać, że teraz jeszcze trochę musi się rozrosnąć. No to Mariusz jest ładniejszy. Shield korzej miał te bardziej tęgi, nie? No tak. Właśnie. Ale tu to znowu roślina jest większa na wierzchu. Znaczy tu jest wyższa, tak. To jest zupełnie inne ułożenie tych liści. Tak jak widzimy, korzeń też dobrze dożywiony. No niestety stożek wzrostu tu jest troszkę wyższy niż w tym, niż w Shieldzie. Ale tego samego dnia było pryskane. Tego samego dnia wszystko było robione, nie? Stożek wzrostu jest wyżej. Rozeta jest troszeczkę mniejsza, ale to co mówiliśmy, no jest to odmiana, która lubi wczesne siewy. Ma widać tych liści troszeczkę mniej niż Shield, dlatego Simonę zawsze pamiętajmy. Ci, którzy z Państwa chcą uprawiać tą odmianę, wcześniej ją siać. Ona musi mieć czas nawet przed 20. Mam klientów koło Gniezna, którzy zaczęli siać 12 i to jest najlepszy rzepak. A czyli jeżeli chodzi o Simonę, ona lubi właśnie wczesne siewy, ona musi mieć czas tą jesienią, żeby ta rozeta się wytworzyła, żeby zrobiła. Jej plusem jest takim, że ona bardzo dobrze się regeneruje na wiosnę, więc ona to wszystko nadrobi. Ale wiadomo, że rzepak jesienią musi ładnie wyglądać, nie? Przechnij tego, zobaczmy jak on wygląda. Ale korzeń ma na pewno mniejszy. Troszeczkę mniejszy ma niż ten, ale też widać, że jest korzeń, jest dobrze dożywiony. Tej szczeliny, szpary takiej w cudzysłowie, z braku boru nie widać. Widać, że w tej roślinie niczego tutaj... Tak, ta szczelina, szpara też jest ważna, podkreślam. Korzeń jest ważna, ale szczelina, szpara też jest ważna. Też jest ważna, Krzysztof. Wszystko w życiu jest ważne. Zobaczymy jeszcze inną roślinę. Zobacz, że ta odmiana ma ten stożek wzrostu troszkę wyżej wyniesiony. Bo akurat Shield miał bardzo nisko stożek. Tutaj jest około... Tak, tutaj jest około 1,5 cm, nie? No ale to jest, mówię, to jest odmiana, która bardzo dobrze się regeneruje. Nie wiem, no w zeszłym roku u dziadka u teścia mojego była, także 4 tony spokojnie dała i Simona, nie? Były różne stanowiska, także nie. Ona na wiosnę bardzo fajnie... Tak jest, słuchajcie, żeby tam w tym bagnie już nie kręcić, no nie wiem czy wiecie, zgadaliśmy, że raczej ich impreza się nie odbędzie, po prostu tylko taka, że tak powiem, impreza... Zamknięta po prostu dla tych youtuberów, dla koszących i dla, powiedzmy, dla Ciebie i dla Michała. Przyjedziecie, zobaczycie, jak to też wygląda sobie razem i tyle. No i live'a zrobimy z tego wszystkiego. Tak, na ten moment tak to wychodzi. No nic nie jesteśmy w stanie. No w zeszłym tygodniu mówiliśmy, że 24 się odbędzie. Wszystko ładnie, pięknie, no ale no widzisz, premier zmienił w ciągu... Just like that, co zrobił. No wczoraj jeszcze wydali zakaz tańczenia na weselach. Nawet. Tak. To znaczy, że u nas na poletkach nawet będzie kilka osób, nie wolno tańczyć. Tak. Zmuszają ludzi do alkoholizacji, no przy stołach tylko i wyłącznie. Naprzód i akcyza zyskuje wtedy, bo więcej wypijesz, państwo zyskuje. Bo... Wszystko ma swój ukryty cel, słuchajcie, także... Jesteśmy w kontakcie, myślę, że za kilka dni jeszcze damy oświadczenie z Tomkiem, jak to wygląda. Tymczasem tutaj z Kujawsko-Pomorskiego żegnamy Was. Do zobaczenia kolejny raz. Cześć.